Tytuł kursu: Zasady postępowania administracyjnego. Moduł: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Temat: Zasady postępowania administracyjnego. Witaj dziadku, dawno się nie widzieliśmy. Dzień dobry, to miło, że przyszedłeś mnie odwiedzić. Co cię do mnie sprowadza? Mamy do napisania wypracowanie na temat zasad postępowania administracyjnego, a wiem, że z racji wykonywanego zawodu jesteś w tym biegły. Dobrze, pomogę ci. Powiedz mi, co chcesz wiedzieć. Słyszałem, że istnieją ogólne i naczelne zasady postępowania administracyjnego. Owszem, naczelne zasady postępowania administracyjnego wywodzą się z Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Musisz wiedzieć, że do zasad naczelnych wywodzonych z Konstytucji RP należą m.in. zasada demokratycznego państwa prawnego, w skład której wchodzą zasada prawa do procesu oraz prawa do sądu, zasada praworządności, zasada proporcjonalności, zasada równości wobec prawa, prawo do jawnego oraz szybkiego procesu, prawo do wnoszenia petycji, skargi i wniosków do organów władzy publicznej oraz zasada dwuinstancyjności postępowania. A jakie są zasady naczelne zawarte w Konwencji o ochronie praw człowieka? One zapewniają przede wszystkim sądową kontrolę postępowania administracyjnego, prawo do czynnego udziału w procesie, prawo do pełnomocnika procesowego, załatwienia sprawy w możliwie szybkim terminie, a także prawo do informacji prawnej. Teraz rozumiem. A powiedz mi, jakie są ogólne zasady postępowania administracyjnego? Ogólne zasady postępowania administracyjnego zostały określone w rozdziale 2 działu 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego. Pierwsza z nich, zwana zasadą praworządności działania organów administracji publicznej oraz dbałości o praworządne działanie stron, jak i uczestników postępowania, zawarta jest w artykułem 6 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tą zasadą w toku postępowania powinny być przestrzegane przepisy prawa procesowego oraz materialnego. Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczy wszystkich uczestników postępowania administracyjnego, jednak w szczególny sposób odnosi się do organów administracji publicznej. Kolejna z zasad ogólnych wynika także z artykułu 7 Kodeksu postępowania administracyjnego i nazywana jest zasadą prawdy obiektywnej. Dotyczy ona wyjaśniania stanu faktycznego i prawnego w sprawie oraz stosowanych w tym zakresie środków dowodowych. Co do zasady, obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy spoczywa na organie administracyjnym, a wyjątki od tej zasady może przewidywać ustawa. Trzecią z zasad ogólnych postępowania administracyjnego jest zasada uwzględniania w postępowaniu i załatwianiu spraw interesu społecznego i słusznego interesu. Słuszny interes strony nie może naruszać interesu społecznego i pozostawać z nim w sprzeczności. Następną zasadą jest zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, która nakłada na organ administracyjny obowiązek wyczerpującego uzasadniania swoich decyzji. Kolejną zasadą jest ta o udzielaniu informacji faktycznej i prawnej stronom oraz uczestnikom postępowania. Ale to prawo jest skomplikowane. Czy są jeszcze jakieś zasady ogólne prawa administracyjnego? Oczywiście. Jest jeszcze zasada przekonywania, która nakłada na organ administracyjny obowiązek zapewnienia możliwości udziału stron we wszystkich czynnościach oraz stadiach postępowania. Bardzo ważną jest zasada dwuinstancyjności postępowania, zgodnie z którą strony mają prawo złożenia odwołania do organu wyższego stopnia od każdej niedostatecznej decyzji administracyjnej. Jest jeszcze zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych, zasada trwałości decyzji administracyjnych oraz zasada ugodowego załatwiania spraw. Ponadto zasada prostoty i szybkości postępowania, która ma na celu ograniczenie kosztów procesu i przeciwdziałaniu jego przewlekłości. Czy teraz to już wszystkie zasady? Nie, jest jeszcze jedna zasada pisemności. Wszystkie sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Teraz to już wszystko. Jeśli będziesz potrzebował jeszcze jakichś odpowiedzi, radzę Ci zajrzeć do kodeksu postępowania administracyjnego. Dziękuję Ci bardzo za pomoc i do zobaczenia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.